to wiemy, czym jest audiodeskrypcja. Jest to opis treści wizualnej, na pewno takiej, akurat sama audiodeskrypcja należy do dziedziny sztuki, tak? Ona wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, tam w latach 70., w połowie lat 70. opracowano jej teoretyczne podstawy, natomiast w połowie lat 80. została zastosowana po raz pierwszy w teatrze i tak samo przeniesiono ją później do Europy, najpierw do Anglii. Teraz Anglia w Europie jest kolebką, można powiedzieć, audiodeskrypcji. I my również przyłączyliśmy się od 2006 roku. Już wiele instytucji zaczęło się otwierać na osoby niewidome. Osoby niewidome mogą uczestniczyć coraz częściej w wydarzeniach kulturalnych właśnie za sprawą audiodeskrypcji. Ten opis jest szczególny, bo jest właśnie audio, czyli dźwiękowy, tak? Przenoszony za pomocą dźwięku, ale nie tylko takiego dźwięku, taki jak mamy efekty dźwiękowe, ale właśnie jest to słowo, słowo mówione. Ja za chwilę przejdziemy, później będę Wam mówiła o samej audiodeskrypcji, natomiast jako słowo wstępu chciałabym Wam powiedzieć w ogóle o samych osobach niewidomych. Poproszę Cię, Edyto, jakbyś mogła o uruchomienie tych trzech pierwszych slajdów, dobrze? To znaczy na pierwszym slajdzie. Okej. Dobrze, bo wśród osób niewidomych tak jest, że w naszym prawie za osobę niewidomą uznaje się zarówno osobę niewidomą całkowicie, ale też osobę słabowidzącą, która ma drugą grupę inwalidzką, tak? Czyli ta osoba jeszcze będzie mogła przeczytać gazetę z lupą, będzie mogła chodzić bez laski. Także tak naprawdę to byście mogli nie zauważyć, że ona ma problem ze wzrokiem. Może chodzić w okularach, ale czasami nawet okulary nie pomagają, więc może chodzić bez okularów. Są też osoby całkowicie niewidome, które chodzą z laską lub też z psem przewodnikiem. Ja z takiego właśnie pomocy psa korzystam. Jest z nami, nazywa się Focus. Od roku jest już certyfikowanym psem przewodnikiem, ale można też, tak jak na przykład Tomasz, za chwilę będzie też wam, z wami miał kontakt. On ma poczucie światła, więc już się porusza trochę inaczej niż ja, tak? On chodzi tylko z białą laską, ale dzięki tym resztkom wzrokowym może zauważać jeszcze światło, może zauważać niektóre barwy, na przykład żółty, niebieski, ale na przykład nie zauważa innych barw, tak? One są dla niego zupełnie nieczytelne. Nie widzi kontrastów. Osoba całkowicie niewidoma do urodzenia. Jak myślicie, co widzi? Ciemność, prawda? Kojarzy się tak, bo zamykamy oczy i myślimy sobie, że tak widzi osoba niewidoma. A zauważcie, że jakbyście nigdy nie widzieli, czy byście wiedzieli, co to jest ciemność? Nie, prawda? Ona nie powie wam nigdy, co ona widzi, bo ona nie widzi tej ciemności, nigdy nie widziała tej ciemności. I to jest bardzo istotne, gdybyście rozmawiali z osobą niewidomą do urodzenia, czy ona może wam w ogóle powiedzieć coś o swoim polu niewidzenia, ale na zasadzie zupełnie innych wrażeń. Ona wam nie przekaże na przykład, że widzi biel, że widzi czerń, bo takimi pojęciami po prostu nie dysponuje, tak? Nigdy nie widziała koloru niebieskiego, czerwonego, żółtego, zielonego, więc nie wie, co to jest. Natomiast gdybyście zapytali, bo osoby niewidome śnią wrażeniami, śnią tym, co słyszały, co dotykały, faktury, tak, co smakowały, czy też na przykład jakimkolwiek węchem, tak, co czuły. Gdybyście rozmawiali w ten sposób o takich wrażeniach, być może udałoby wam się coś uzyskać, jak one widzą, tak? Co one widzą, co one czują, bardziej może nawet co czują niż widzą. Natomiast osoby, które straciły wzrok, a przede wszystkim są to osoby, które tracą wzrok po trzecim roku życia, chociaż na pewno dziecko, które ma 3 lata, nie widziało tak dużo jak osoba, która traci wzrok w późniejszym wieku, dajmy na to w wieku 20 lat, ona na pewno będzie miała większe doświadczenie, więcej tych takich doświadczeń wzrokowych, które zapamiętała, czyli ona już będzie potrafiła wam powiedzieć, czy widzi czarny, czy niebieski, czy zielony, tak? Co jest w jej polu widzenia, czy w ogóle jak ktoś, kto traci wzrok, ja na przykład straciłam wzrok mając 22 lata, to wiem na przykład, co mogę widzieć w swoim polu widzenia, bo doświadczyłam, czym jest światło, czym jest ciemność, czym jest biel, czerń i inne kolory, tak? Takie mam doświadczenia właśnie dzięki temu, że widziałam. Bym poprosiła teraz o kolejny slajd. Wśród osób niewidomych będziecie na pewno napotykać na osoby, które, tak jak wy, bardzo się od siebie różnią. Jedna osoba niewidoma nie musi wcale równać się drugiej osobie niewidomej. Będą miały różne zainteresowania, różne pasje. Będą dysponowały zupełnie inną wiedzą. Jeden będzie lubił matematykę, inny będzie lubił język polski, tak? Ze względu na to, że są różne środowiska, w których się te osoby wychowywały. I często to predysponuje do tego, że te osoby się od siebie również bardzo różnią.
wśród samych wad, które właśnie, tak jak mówiłam wam, że są osoby niewidome od urodzenia, ociemniałe, które straciły całkowicie wzrok lub mają poczucie światła. Sami widzicie, jak to tu już mamy dużo osób, które mają problemy ze wzrokiem. Natomiast jeśli chodzi o same wady wzroku, możemy tak podzielić na takie trzy podstawowe wady wzroku. Jest to ostrość widzenia, czyli to, czy widzicie daleko, czy blisko. Jeśli ktoś na przykład nie widzi z daleka lub z bliska, to się określa, że ma problemy z ostrością widzenia. Tak? Tu będziecie na zdjęciach mogli zobaczyć problemy z tym, jeśli ktoś jest krótkowidzem, czy też dalekowidzem. Tak? Wtedy zupełnie ta ostrość się rozmywa gdzie indziej się skupia ten nasz wzrok. Mamy problemy wtedy ze wzrokiem dotyczące dali lub bliżej. Teraz pokażę wam kolejny slajd. Tu będziecie mogli zobaczyć wady wzroku, które polegają na tym, że możemy mieć problemy ze wzrokiem, patrząc prosto, ale na przykład nie widząc tego, co się dzieje z lewej lub prawej. Bo zwykle jak machacie tutaj sobie ręką, prawda, pstrykacie palcem, to tą rękę gdzieś tam zauważacie. Osoby, które mają ograniczone pole widzenia po bokach, mogą po prostu mieć nawet tak zawężone, że widzą jak przez płot, tak, jak są dwie deski w płocie i jest ta szpara, to one patrzą tak, jakby patrzyły przez deski w płocie. Nie widzą nic więcej tutaj po bokach, wszystko jest zasłonięte. Dlatego jest to bardzo niebezpieczne, bo wszystko, co z boku, może stwarzać dla nich duże zagrożenie. Może być też tak, że nie widzą od dołu i od góry. Widzą tylko na przykład to, co jest po bokach, ale w tym punkcie centralnym, tak? Przemieszczają, dlatego często patrzą na przykład na boki, bo nie mogą zobaczyć tego, co na górze, co na dole, a widzą tylko to, co po bokach. Lub nawet te dwie wady mogą się na siebie nakładać, tak? Ta, gdzie mamy pole widzenia ograniczone po bokach i od góry, czyli wtedy to będzie przypominało trochę patrzenie przez dziurkę od klucza. Ta osoba będzie celowała wzrokiem tak, żeby zobaczyć to, co chce, tak? Często będzie kierowała dokładnie tam wzrok, w ten dokładnie punkt, w którym widzi i ten punkt, w którym widzi, może na przykład wycelować sobie nie tylko tak centralnie, ale może patrzeć w górę i tylko tą dziurkę będzie miała w górze, albo na przykład z lewej, albo z prawej, albo za sobą, tak? Może się oglądać i patrzeć dokładnie tą dziurkę, przemieszczając tam, gdzie się obróci. Rozumiem, o co chodzi? Ok, teraz kolejny slajd. Pokażę wam osobę taką, która ma poczucie światła. Cóż to jest to poczucie światła? To poczucie światła może być w różnym stopniu. Ono może być takie, że daje nam możliwość korzystania, bo na tyle będzie przypominało chodzenie trochę we mgle, ale we mgle jeszcze trochę coś widać, tak? Ta mgła może być bardziej zagęszczona lub też nie. Ale często osoby, które korzystają z poczucia światła, jeszcze na tyle widzą kształty na przykład, widzą cienie, tak, które się przemieszczają, że one też będą z tego korzystały, jeśli jest to użyteczne. Bo są, na przykład jest poczucie światła, które zupełnie nie jest użyteczne. To taka gęsta mgła, w której zupełnie nie widać, tak? Na przykład stawiacie krok i nie widzicie, co jest przed wami. Nie wiem, czy zdarzyło wam się doświadczyć takiej mgły, ale taka bywa, tak, że jest bardzo, bardzo gęsta, jakbyście w mleko wpadli dokładnie. To są te wady, takie trzy podstawowe, na które napotykamy przy problemach ze wzrokiem. To za to dziękuję. Teraz poproszę już Tomasza, on za chwilę wam przedstawi kolejną część. Będziemy się mogli nauczyć, jak możemy pomóc osobie niewidomej, tak? Bo poprosimy o rozdanie ulotek. Mhm. Poczekaj chwilę. Bo często bywa tak, że napotykając osobę niewidomą, osoba widząca nie wie, jak jej pomóc, tak? Zawsze jest taka sparaliżowana, nie wie, jak jej pomóc. Są różne metody pomagania osobom niewidomym. My przedstawimy wam taki standard, który jest stosowany. Natomiast najważniejsze będzie to, żebyście pamiętali, że zawsze można zapytać jak. A Tomka teraz poproszę, żeby wam przedstawił właśnie tą ulotkę na zasadzie tego, że wam wytłumaczy każdy punkt. Ja proponuję taki sposób działania naszego, że będziemy z tej ulotki omawiać każdy z punktów. I każdy z punktów będzie czytany przez inną osobę, a po takim przeczytaniu będziemy bardziej szczegółowo omawiać dany punkt, dobrze? To ja proszę tutaj tą osobę, która siedzi, o przeczytanie pierwszego punktu. Bez tego słowa wstępu, tylko już pierwszy punkcik. Najpierw odezwij się. Najpierw odezwij się do osoby niewidomej. Słysząc twój głos, niewidomy może ustalić, gdzie jesteś. Tak, i tutaj to jest taka pierwsza zasada i tak naprawdę najważniejsza zasada, bo gdybyście nawet w przyszłości
nie zapamiętali tych kolejnych punktów, które tam są wymienione, to najważniejsze, żebyście pamiętali o tym pierwszym punkcie, czyli odezwaniu się do osoby niewidzącej, bo no, to jaki zostaje nam zmysł, jaki kanał komunikacji z osobą niewidzącą zostaje, gdy osoba niewidząca nie może z nami wzrokowo się porozumieć, nie może z nami nawiązać kontaktu. U osoby niewidzącej słuch, tak? Może być też dotyk, no ale dotykiem to nie będziecie przecież na ramieniu osoby niewidzącej wybijać morsem słów. Więc żeby się z osobą niewidzącą porozumieć, najlepiej jest wykorzystywać właśnie mowę, mówić do osoby niewidzącej i w ten sposób i komunikować osobie niewidzącej o różnego typu rzeczach i przekazywać różnego typu ważne też rzeczy, które mogą, nie wiem, jak będziecie pomagać, mogą osoby niewidzące spotkać, a po tych ćwiczeniach, po tym przedstawieniu tej ulotki już Barbara też przekaże więcej szczegółów odnośnie audiodeskrypcji. Zauważycie, że tam też tak naprawdę kanałem komunikacji jest dźwięk słowa, tak? Więc pierwszy, najważniejszy punkt, odezwijcie się do osoby niewidzącej, jeśli macie do, widzicie i chcecie pomóc, to podejdźcie, przedstawcie się, powiedzcie, że macie na imię tak i tak, powiedzcie, że zapytajcie, czy może potrzebuje osoba niewidząca jakiejś pomocy, jeśli się okaże, że tak, potrzebuje pomocy, zapytajcie, jakiej pomocy potrzebuje. I na pewno w trakcie tej rozmowy uda się wam dowiedzieć, jakie są potrzeby na przykład osoby niewidzącej, tak? Jak możecie jej pomóc. Jeśli natomiast nie macie możliwości pomóc, ale osoba niewidząca, zauważacie, że osoba niewidząca czegoś szuka, tak? Może białą laską gdzieś wokół siebie, różnych miejsc dotykać i sprawdzać, czy gdzieś dobrze doszła, czy na przykład stojąc na przystanku pyta, jaki przyjechał numer autobusu czy tramwaju, czy na przykład na światłach pyta, czy już jest zielone światło, to też dobrze, żebyście potrafili odpowiedzieć, że jest zielone światło albo że jest czerwone światło, tak? Żebyście powiedzieli, jaki numer przyjechał autobusu. Jeśli jest jakaś taka możliwość, to żebyście zaproponowali, później będziemy to omawiać, na przykład swoje ramię, żeby podprowadzić osobę niewidzącą, jeśli ona będzie tego potrzebować, podprowadzić do wejścia do tramwaju czy do autobusu. Więc najważniejsza rzecz, odezwać się, rozmawiać, nawiązać dialog i wtedy naprawdę będzie dużo, dużo łatwiej. To poproszę drugą osobę, kolejną obok i kolejny punkt. By wskazać drogę, wyjaśnij konkretnie na przykład. Idź 50 metrów prosto i znajdziesz to po prawej stronie. Mhm. Nie mów idź w tę stronę, bo to nic nie znaczy. Tak, i tutaj pojawia się właśnie ta konkretność komunikatu dla osoby niewidzącej, bo jeśli chcecie pomóc i powiedzieć, no właśnie, podchodzi do was osoba niewidząca i pyta, czy jak daleko, gdzie się znajduje na przykład piekarnia, tak? No to jak powiecie, wskażecie palcem dodatkowo i powiecie o tam, no to możecie sobie wyobrazić, że osoba niewidząca no nie wie, gdzie jest to tam, prawda? No bo nie jest w stanie zauważyć tego palca skierowanego w tamtym kierunku. Więc najlepiej byłoby, żebyście znaleźli, popatrzyli, może sobie przypomnieli tą drogę i postarali się osobie niewidzącej powiedzieć, że na przykład coś jest za właśnie te 50 metrów. 50 metrów, no nikt nie będzie oczywiście odmierzał tych 50 metrów z metrówką, ale możemy sobie to przełożyć, te 50 metrów na przykład na kroki. 50 metrów, no to powiedzmy około 50 metrów. Nawet kiedy okaże się, że to 50 moich kroków nie jest to 50 metrów, a będzie to 40 metrów, to za te 40 metrów mogę zapytać kogoś jeszcze, tak? I doprecyzować, że o, piekarnia jest za te 10 metrów, tak? I później znowu komunikat, konkretny komunikat, że coś jest za 10 metrów, mówi mi, że jestem już blisko. I tak samo różnego typu informacje o tym, co osoba niewidząca może spotkać na swojej drodze. Czy na przykład przystanek, wiatę przystankową. Bo może iść, może być tak, że będzie musiała przejść obok ludzi, którzy są na przystanku. Więc
warto o takich rzeczach mówić. Jeśli będą jakieś przeszkody typu kosz, czy na przykład remont, tak? Może być remont chodnika, może być to zagrodzone. No i należałoby poinformować osobę niewidzącą o tym, że za, nie wiem, 20 metrów będzie miał pan jakieś roboty, tak? Proszę ominąć to z lewej strony. Osoba niewidząca, mając taką informację, będzie wiedziała, że czegoś może się spodziewać. Czy na przykład będziecie chcieli powiedzieć, jak ma przejść przez jakąś alejkę w parku. A na tej alejce w parku drzewa będą tak rozrośnięte, że gałęzie będą aż na takiej wysokości, że będzie można je uderzyć, nie uderzyć głową. To też warto o tym powiedzieć, że te gałęzie właśnie takie są, tak, zwisają. I proszę schylić głowę i iść na przykład po prawej stronie, żeby nie uderzyć się w gałąź. Albo jak będzie jakaś kałuża, to też warto powiedzieć, że za tyle i tyle będzie kałuża po prawej stronie na przykład. Punktami takimi, na które możecie też zwracać uwagę, to są różnego typu kosze, murki, które mogą być przy chodnikach, czy nawet krawężniki, które są okalają trawnik przy chodniku. To są tak naprawdę rzeczy, które osoba niewidząca może swoją białą laską idąc punktowo, może jak najbardziej zauważyć, tak? Zauważyć, mówię tutaj, dotknąć i domyślić się, że aha, dobrze, tutaj to jest krawężnik. Jeśli będę, powiedzieliście mi, że za 30 metrów, jeśli będę wzdłuż takiego tego krawężnika czy murku będę szedł, jeśli on się skończy, mam skręcić w prawo, więc będę go pilnował, tak? Będę w niego delikatnie stukał, żeby sprawdzać, czy rzeczywiście jeszcze ten murek jest, bo jeśli nie, no to muszę już się do niego cofnąć i skręcić tam, gdzie mi proponowaliście. Też różnego typu informacje, typu proszę za, nie wiem, piekarnią skręcić w prawo. Piekarnia, wiadomo, zapach wydobywa się z piekarni, tak? Szczególnie właśnie w okresie letnim, gdy są ciepłe dni, może się okazać tak, że są drzwi otwarte, zapach chleba pieczonego, bułek pieczonych, czy z cukierni, czy no nie wiem, nawet i jakieś mamy inne gastronomiczne punkty, typu jakiś kebab czy tak i tak dalej, to można wyczuć, tak? Więc powiecie, proszę za tą piekarnią skręcić w prawo, iść prosto 30 metrów. Po prawej stronie będzie miał pan wejście, nie wiem, do bramy na przykład, tak? To są konkretne informacje, które pozwolą osobie niewidzącej dotrzeć w odpowiednie miejsce, tam, gdzie ona docelowo chce dojść. Dobrze, to poproszę trzecią osobę. A jeszcze, przepraszam, jeszcze tylko powiem, że jak będą pytania, to zadawajcie po prostu te pytania, dobrze? Towarzysząc, prowadź. Zaproponuj swoje ramię lub bark, by niewidomy chwycił cię ręką, którą nie trzyma białej laski. Maszeruj w jego rytm, nie ciągnij go. Dobrze, to teraz bym poprosił jedną osobę, może któraś z brzegu osoba, która siedzi tutaj po lewej, mogłaby podejść do mnie. Jak osoba niewidząca trzyma w prawej ręce laskę, no to ustawiamy się po jej lewej stronie, ponieważ to właśnie od lewej strony będzie próbowała was złapać. Takim prawidłowym uchwytem osoby niewidzącej, w ogóle może takiego duetu, krok proszę, jeden krok do przodu, o, świetnie. Poprawną, jak będziecie patrzeć na osobę niewidzącą, która idzie z przewodnikiem, to zauważycie, że przewodnik idzie z przodu, a ten krok, pół kroku za tym przewodnikiem jest osoba niewidząca. To jest związane z tym, że osoba niewidząca, kiedy dostaje komunikat, uwaga, schody w dół, no to musi mieć czas, żeby zareagować, tak? Jeśli byśmy szli razem, albo jeszcze tym bardziej właśnie jak było w lotce, że będziemy popychani do przodu, no to nie jesteśmy w stanie zareagować, bo się okaże, że informacja, że są schody w dół, pojawiła się wtedy, kiedy już mieliśmy pierwszy stopień. No i lecimy we dwójkę, tak? Więc tutaj ważne jest to, żeby osoba niewidząca była z tyłu. Tutaj nie mamy, akurat w tym przypadku nie mamy różnicy wzrostu, więc trzymanie ręki na barku nie jest jakieś tam specjalnie wygodne, ale możecie sobie wyobrazić, jakby kolega był niższy, tak? I to już by było trzymanie go za tutaj ramię, no to byłoby cięższe niż trzymanie na barku. Ale takim najbardziej znanym, używanym uchwytem
przez osobę niewidzącą jest właśnie trzymanie na barku. I teraz, jeśli zanim w ogóle dojdziemy do takiego uchwycenia osoby niewidzącej, jeśli podejdziecie, przedstawicie się, powiecie, że macie na imię tak i tak, domówicie się z osobą niewidzącą, że będziecie jej pomagać w dojściu na przykład do, nie wiem, przystanku czy gdzieś tam, tak? No to dochodzi właśnie do momentu, w którym musicie podać tą dłoń, żeby osoba niewidząca chwyciła. No, nie możecie stać po prostu tylko sobie tak, że stoicie, a osoba niewidząca was szuka, bo się okaże, że was złapie nie tam, gdzie trzeba. Więc najlepiej wyjść z taką swoją własną inicjatywą, tak? Przepraszam. Podchodzicie, jeśli stoicie tak przy osobie niewidzącej, mówicie, podaję rękę, tak? I dotykacie osoby niewidzącej, proszę spróbuj, tak? Tak. Ale nie tak o tym, tutaj bardziej tą stroną. Tak? Po prostu dotykacie osoby niewidzącej, żeby był kontakt osoby niewidzącej z wami. Dotykacie osoby, mówicie, tak? Mówisz słowo, proszę, podaję rękę i dotykasz. O. I teraz osoba niewidząca już wie dokładnie, że podaliście jej rękę, ona może się tej ręki uchwycić, możecie dalej z nią przechodzić dalej, gdzieś, gdzie już ustaliliście. Co jest też ważne, to żebyście jakoś tak specjalnie nie trzymali tej ręki sztywno, ze względu na to, że później te komunikaty, które też potraficie, jakbyście, wyobraźcie sobie, że wchodzicie sobie po schodach. No, przynosicie ciężar z nogi na nogę, prawda? Ciało się jakby rusza. Osoba niewidząca jak najbardziej odbiera takie też sygnały, że wchodzicie na górę, bo coraz wyżej jesteście, coraz wyżej. Ona się przecież, ona trzyma się z tyłu, więc to czuje. Czy jak skręcacie, no to też są ruchy ciała, które osoba niewidząca może odbierać. Jeśli powiecie jeszcze dodatkowo, że nie wiem, schody w górę i osoba niewidząca będzie czuła, że się unosicie, no to będzie to taki podwójny, wzmocniony sygnał dla osoby niewidzącej, co ma dalej robić, tak? Czyli wchodzić, uważać, bo wchodzimy po schodach. Jeśli znowu w dół, no to będziecie się obniżać, osoba niewidząca też będzie czuła, że się obniżacie i będzie mogła jak najbardziej reagować na to. Co tam, z takich rzeczy jeszcze, które mogą się przydać przy prowadzeniu osoby niewidzącej. Wyobraźmy sobie, możemy jeszcze krok jeszcze do przodu, dobra. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie w tłumie jakimś. Przechodzimy, musimy przejść przez jakieś skupisko osób przy jakimś, nie wiem, no, nawet przy przystanku. Warto byłoby, żebyśmy nie musieli rzucać tych osób na boki, bo my przecież idziemy, jesteśmy najważniejsi, więc wtedy najlepiej zrobić tak zwane to chodzenie takiego gęsiego jakby, tak? No to mówicie, że jest wąsko, proszę za mną i odchylacie swoje ramię do tyłu, za siebie. Wtedy osoba niewidząca powinna ten komunikat odebrać w taki sposób, że ma się schować za was. Mówicie wąsko, proszę za mną, za mnie. Odchylacie tą rękę, osoba niewidząca powinna się za wami schować. I jak się przechodzicie przez te wąskie, cały czas trzymacie tą rękę. Okazuje się, że już możemy iść szerzej, wracacie tą ręką, mówicie, że możecie iść, że możemy iść normalnie, wracacie tą ręką i przechodzimy na taki normalny uchwyt, normalne podążanie, praktycznie krok w krok, tak? Z takich rzeczy, co tutaj jeszcze może być? A, tam była taka informacja o tym, żeby nie łapać osoby niewidzącej za białą laskę i w ogóle za rękę. No bo wyobraźcie sobie, że łapiecie, możesz zapłać wyłask. Wyobraźcie sobie, że łapiecie, a może tak, może lewą bardziej, będzie lepiej. Nie będziemy zasłaniać tego. Łapiecie to za białą laskę. No i mam się z wami tak męczyć, że wytrzymacie mi tu za laskę i blokujecie mi ruchy. Nie możemy, tak? Bo tak naprawdę biała laska też służy do tego, żeby osoba niewidząca, jak idzie, żeby ona sobie sprawdzała teren przed sobą, żeby po prostu poruszała się bezpiecznie. Możecie czasami zauważyć, że osoba niewidząca, jak stawia krok na przykład prawą nogą do przodu, to laska wędruje na lewo, czyli sprawdza, gdzie za chwilę stanie lewa noga, czy tutaj jest bezpiecznie. Jak znowu stawia lewą nogę do przodu, no to sprawdza, co się dzieje po prawej stronie, tak? Czyli tam, gdzie za chwilę prawa noga stanie. Bo jeśli się okaże, że będzie dół, no to wtedy będzie mogła zareagować, nie wiem, albo się zatrzymać, albo przejść, jeśli będzie szła z przewodnikiem, przejść lewą, albo sama jak będzie szła, przejść z lewej lub z prawej strony. Będzie mogła po prostu zareagować na to niebezpieczeństwo. To ja ci dziękuję bardzo. Dobrze, i poproszę kolejną osobę, kolejny punkt. Na schodach.
Przy schodach powiedz, idziemy w górę lub w dół. To dużo pomaga. Tak, i tutaj teraz poproszę kolejną osobę. Tutaj, dobrze? Tak, też może ktoś jest na końcu. Dobrze. I teraz, jeśli byśmy podchodzili do schodów, to warto jest powiedzieć, że będą właśnie schody w górę lub w dół. Nie musicie mówić o tym, że schody prowadzą w dół. Jest ich 10 na przykład stopni. Takich informacji tak naprawdę osoba niewidząca nie potrzebuje. Wystarczy jej, że właśnie powiecie, czy są schody w dół, czy w górę, czy są na przykład ruchome, a może jest to, nie są to schody, tylko ruchoma taśma, która nie ma schodów. To też warto o tym powiedzieć. Teraz, jeśli byście podchodzili do schodów, warto, tak jak powiedziałem, powiedzieć, schody na przykład w dół, zatrzymać się przed pierwszym stopniem, żeby osoba niewidząca mogła na przykład sprawdzić białą laską. Aha, dobrze, jest tu krawędź, pierwszy stopień. I wtedy dopiero zacząć schodzić. Nie odliczamy stopni, że tam 1, 2, 3, 4, bo tak naprawdę to znowu nie jest informacja potrzebna dla osoby niewidzącej. I co jest też ważne, mówicie, kiedy dochodzimy do ostatniego stopnia, mówicie, że to już będzie koniec schodów, tak? Osoba niewidząca wtedy nie będzie szukać kolejnego stopnia, bo cały czas jest na schodach, to myśli, może będzie więcej stopni, tak? Więc po informacji od was, koniec schodów, ona już będzie wiedziała, że będzie płasko, że będzie mogła sobie spokojnie iść, nie będzie musiała szukać tych stopni. Z takich rzeczy tutaj na schodach, co jest ważne, to też, że jeśli są schody nietypowe, a nietypowe schody to mogą być wąskie stopnie, tak? Strome stopnie, schody strome. Może być tak, że klatka jest, zakręca gdzieś po kilku stopniach, zakręca i jest taki nieprzyjemny łuk, który powoduje, że lepiej iść po stronie zewnętrznej schodów, na obrzeżu schodów, niż od środka, tak, od wewnętrznej. Tutaj warto o tym powiedzieć. Tak samo jeśli schody są na półtorej kroku, takie szerokie schody, pewnie nieraz byliście przy dworcu centralnym, to tam są takie schody, które są dosyć takie szerokie, długie, tak? Że nie da się ich przejść tak, jak normalnie schodzimy stopień po stopniu, krok po kroku, tylko trzeba zejść na ten stopień, dać może nawet jeden lub półtorej kroku i dopiero zaczyna się drugi stopień, tak? Więc o tym warto powiedzieć, żeby osoba niewidząca mogła się spodziewać tego stopnia szerokiego i nie musiała na przykład nogą czy laską szukać tego stopnia i się zastanawiać, co tu się dzieje. Tak samo jakby były schody, to w przejściach podziemnych często też to jest, są takie, jest kilka stopni, później jest wypłaszczenie takie, tak? Później znowu kolejnych kilka stopni, znowu wypłaszczenie i później dopiero zejście do podziemi. To tutaj też warto powiedzieć o tym, że będą takie wypłaszczenia, takie platformy, po których to następować będą kolejne schody, czyli mówicie początek schodów, koniec schodów, wypłaszczenie, tak, że teraz kilka kroków prosto, początek znowu schodów, tak, mówicie, znowu koniec schodów i tak dalej, więc o takich różnego typu zmiennych rzeczach warto jest powiedzieć. To teraz proszę o kolejny punkt. Aby pokazać, gdzie usiąść. Spowoduj, by niewidomy dotknął oparcia krzesła. Daje to dużą orientację w usytuowaniu siedzenia. Okej. Okay. Teraz tak, czy tutaj będzie dobrze widać ten dla was wszystkich ten pierwszy rząd foteli, czy nie? Tak? Dobra. No już jesteśmy umówieni, że proszę mnie doprowadzić powiedzmy gdzieś od tutaj do któregoś tego z foteli. Dobrze, to idziemy? Tak. I teraz tak, stajemy sobie, to nie musimy mówić, tak, że zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się, to się po prostu zatrzymujemy. I teraz proszę swoją lewą ręką wziąć mój lewej ręki nadgarstek mój i położyć na oparcie, tak? Dzięki temu osoba niewidząca już ma kontakt z tym miejscem, gdzie będzie siedziała. Proszę nie puszczać, na razie trzeba się trzymać. To jest oparcie. Proszę położyć, bo w ogóle, bo tutaj mamy taką troszeczkę anomalię ze względu na to, że siedzisko jest otwierane, tak? Więc warto jest może zacząć nawet od tego siedziska, pokazać, że ona się otwiera, pokazać, położyć rękę osoby niewidzącej na tym, później oparcie. Na oparcie, pokazać, że to jest oparcie. Osoba niewidząca, jak będzie chciała, to sobie zobaczy więcej.
położyć na podłokietniki, czyli ograniczniki dla osoby niewidzącej. I wtedy osoba niewidząca, po prostu wiedząc o tym, jak jest skonstruowany taki fotel, może sobie spokojnie usiąść i już siedzieć. Jeśli Państwo zauważycie, że na przykład osoba niewidząca, pomimo tego, że pokazaliście to miejsce, gdzie ona ma usiąść, okazuje się, że ona krzywo siedzi na przykład, to warto jest powiedzieć, żeby na przykład obróciła się w swoje lewo albo w swoje prawo, tak? I dzięki temu osoba niewidząca jakby usiądzie na prost, no bo różnie to może być. Szczególnie jeśli nie ma podłokietników, tak jak tutaj jest gdzieś tam taki taborecik, tak? Jeśli byśmy siedzieli na takim taboreciku, no to możemy się tak naprawdę kręcić 360 stopni i możemy źle po prostu usiąść, więc warto jest osobę niewidzącą pomóc jej, żeby ona usiadła odpowiednio do na przykład, tak jak tutaj jest sceny, żeby nie siedziała pod jakimś tam dziwnym kątem, bo może zauważycie jeszcze dzisiaj, a jak nie, to w innych okolicznościach, że jeśli osoba niewidząca czegoś słucha, to zwraca się w kierunku źródła dźwięku. Więc wyobraźmy sobie, że po lewej, tutaj po lewej stronie sceny i po prawej stronie tam sceny, na górze nad sceną są głośniki. I z tamtych głośników wydobywa się dźwięk. Ta osoba niewidząca nawet w takim odruchu może pod tamte głośniki, a szczególnie kiedy ma problemy ze słuchem, bo ja akurat takie mam, może się kierować na właśnie źródło dźwięku, czyli na głośnik. I gdy nie będzie miała kontroli nad tym, jak siedzi, może się po prostu w tamtym kierunku skierować. No i nie będzie to fajne, jak wszyscy równiutko siedzą, wyprostowani, a tylko jedna osoba niewidząca siedzi pod jakimś dziwnym kątem i patrzy się nie tam, gdzie wszyscy, tak? Dobrze, to ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę o kolejny punkt i kolejną osobę. Dla usytuowania przedmiotów informuj niewidomego, gdzie znajduje się dany przedmiot. Wysokość, grubość wskazówek zegara, na przykład ciastko jest na 3:00. Nie mów tutaj. Okej, i tutaj właśnie ten punkt jest znowu takim podkreśleniem tych konkretnych informacji dla osoby niewidzącej. Bo jak możecie sobie wyobrazić, osobę niewidzącą, która siedzi przy stole. Będzie za chwilę, dostanie za chwilę posiłek, będzie miała sztućce. No i przychodzi po prostu osoba, kładzie to wszystko, ciach, odchodzi. Osoba niewidząca może, pomimo tego, że słyszy, że ktoś przyszedł, że coś postawił, ona nie będzie wiedziała, gdzie co leży. Ona może się domyślać tylko, co gdzie jest, tak? Co dostała, co przyszło. Więc warto jest na przykład powiedzieć osobie niewidzącej, że na godzinie 3:00. I tutaj kolejny raz zaznaczam, że kierunki, które podajecie dla osoby niewidzącej, muszą być podawane z jej perspektywy. Tak jak tutaj przy tym krześle, przy fotelu powiedziałam, po pana lewo, pana prawo na przykład, tak? Więc warto, żebyście nauczyli się tego patrzenia tak, jakbyście patrzyli oczyma osoby niewidzącej. Więc jak siedzicie przy stole i widelec jest po lewej stronie talerza, to na której to jest godzinie? Słucham? Jesteście pewni? Ziarno niepewności staram się, sprawdzam, tylko was, czy jesteście pewni, bo nie chciałbym, żeby to było tak, że ktoś jeden powiedział, drugi powtórzył, a trzeci i tak dalej nie rozumiał, o co mu chodzi. To co? Na której? Na 9:00? Dobrze. No i właśnie o to chodzi, tak, że możemy używać na przemian i kierunku po lewej, ale również i dla doprecyzowania jakiegoś komunikatu na 9:00. Tu bardziej się nawet przydaje doprecyzowanie, kiedy mamy coś na godzinie właśnie 1:00, 2:00 lub 4:00, 5:00, 7:00, 8:00. Po twojej lewej stronie z kolei jest asystent, który chyba chciał ci pomóc, albo chciał... Tak, bo ty powiedziałeś, poproszę kolejną osobę. Kolejna osoba się zgłosiła do pomocy. Kolejna osoba przyszła, żebym ją przeszkolił, tak? Tak.
No dobrze, to 10 pompek poproszę na początek. Okay. Robić? Nie! Proszę tak nie traktować na serio tego, co mówię. Oprócz tego, co mówię o ulotce. Okay? Dobrze, to więc teraz, a dobrze, to możesz tam, możesz mi powiedzieć, ja chcę wrócić na tamten fotel, bo teraz dalej to ty poprowadzisz zajęcia, dobrze? A to ja nie umiem. Słucham? To nie? Jakbyś miał tam mnie poprowadzić, bo nie, przepraszam, nie słyszę, tak? Dobrze się zwracam? Dobrze. Dobrze. Jakbyś mnie miał poprowadzić, przekazać mi informację, jak mam dojść do tamtego fotela, na którym siedziałam, to jak powinieneś mnie, tak jakbyś mnie chciał, tak jak po sznurku doprowadzić tam, to jak, powiedz mi, mam się kierować? O, ciężko by było. Słucham? Ciężko by było. Ciężko by było. To lepiej wziąć mnie za fraki i tam doprowadzić, tak? Może. Tak? Aha, no to dobrze. To wiesz co, to jednak ja ci powiem o jakimś lepszym rozwiązaniu. A jakbyś mi powiedział, że mam się obrócić w swoje prawo albo na godzinę trzecią, to ja bym zareagował w taki sposób, prawda? No i teraz co byś miał mi doradzić, żebym doszedł do tego fotela? Mam podskoczyć tam, co mam? Mam kilka kroków zrobić. Kilka kroków. Słucham? Ile? Z czego się śmiejesz? O, będzie ten, nie? Się wkurzyłem już. No, dokładnie. Nie mogę usiąść, bo już mnie to denerwuje. Tak? Tak. A to musisz wytrzymać presję. No nie. Naprawdę. Powiedz ile kroków. No 25. Ile kroków mam zrobić, powiedz? Nie wiem, dwa. No dokładnie. No i teraz powiedzmy, że mam dwa te kroki. Co teraz powinienem zrobić? O ile się obrócić? Na którą godzinę? Słucham? Ile? Nie wiem. Którą stronę? Powiedz mi tylko, którą stronę. Jakbyś mi powiedział w lewą, skręć w lewo i teraz krok do przodu i jestem przy swoim fotelu, nie? Więc tak jak ci powiedziałem, to musisz to w tylko... W takim sensie. No dokładnie, no bardzo proste, dlatego mówię. Dlatego... No nie tak... jest to łatwe na pewno. Dlatego po sznurkę. Ja teraz bardzo tak przesadzałem z tym wszystkim, trochę jak robocik, tak? To robiłem, ale to tylko dlatego, żeby pokazać, że właśnie dzięki takim konkretnym informacjom, dwa kroki do przodu, albo jeśli byście chcieli, bo teraz właśnie dla przesady to podałem, ale jakbyście powiedzieli, że mam zrobić dwa kroki na godzinę, nie wiem, 11, no to ja żebym wiedział, że mam troszeczkę się w lewo obrócić i wtedy zrobić te dwa, powiedzmy dwa kroki, czy trzy kroki i jestem też w tym samym miejscu, tak? To jest tylko kwestia jakby waszej perspektywy, żebyście mogli, potrafili mi przekazać informacje, jak do tego celu mam dotrzeć, dzięki takim komunikatom. A jeśli byłby tutaj coś, jakaś blokada, jakiś stolik, no to warto, żebyście powiedzieli o tym, że jest tam coś takiego, co muszę ominąć, tak? Dobrze, to dziękuję ci bardzo. Okej. Okay. A jeszcze, słucham? Jeszcze jakieś 8 minut na to ćwiczenie mam. Dobrze, to jeszcze poproszę kolejny punkcik. Gdy odchodzisz od stołu, koniecznie zapowiedz na przykład: przepraszam, idę zadzwonić. Jeśli tego nie zrobisz, niewidomy może mówić do ciebie nieobecnego. Tak, i tutaj znowu się kłania ten sposób komunikacji z osobą niewidzącą. I informowanie osoby niewidzącej o różnego typu rzeczach, które się dzieją. No bo wyobraźcie sobie, że toczy nam się taka wielka kula śniegowa z górki i ona tak z każdym metrem po prostu przybiera, coraz większa się robi, nie? I wszyscy wokół uciekają, osoba niewidoma tak sobie stoi. No jeśli nie powiecie dla osoby niewidzącej, żeby uciekała w prawo albo w lewo, no to ona będzie stała i przyjmie na siebie to uderzenie. To już taki drastyczny przykład, ale którego tak naprawdę w życiu raczej nie się, na szczęście, w życiu się nie doświadczy, ale informacje dla osoby niewidzącej powinny być przekazywane słownie o tym wszystkim, co jej dotyczy. Jeśli z nią rozmawiacie i nie wiem, chcecie wyjść do innego pomieszczenia, do toalety załóżmy, to powiedzcie o tym, że za, nie wiem, 5 minut wychodzę, za 5 minut będę na przykład, tak? Jeśli to osoba niewidząca usłyszy, to będzie wiedziała o tym, że no, pomimo tego, że o jakieś tam rzeczy dla was mówiła, to teraz już powinna na te 5 minut zamilknąć, nic nie, zwyczajnie nie mówić, bo nie będzie słuchacza. Tak samo jeśli będziecie w jakimś dużym
znaczy dużym, w jakimś pokoju i będziecie, osoba niewidząca będzie wam o czymś opowiadać, a wy będziecie chodzić z miejsca na przykład na miejsce i na jakiś czas zatrzymywać się przy różnych, nie wiem, z biurka, od biurka do biurka, od biurka do stolika i będziecie się przy tych miejscach zatrzymywać, to warto jest przy podtrzymywaniu na przykład takiej rozmowy z osobą niewidzącą potakiwać w jakiś sposób, tak słownie, albo jakieś zadać pytanie. Zwyczajnie, żeby osoba niewidząca wiedziała, że jeśli się poruszacie, w jakich miejscach jesteście teraz. Żeby nie musiała, nie wiem, mówić do biurka, przy którym wy byliście 5 minut temu, a ona tak myśli ciągle, że wy tam siedzicie i ona tak sobie z taką przejęciem takim opowiada wam o czymś, tak? A wy już jesteście zupełnie w innym miejscu tego pokoju. Więc jeśli macie zamiar wyjść, nie wiem, odejść od osoby niewidzącej, o tak jakbyście spotkali na dworcu na przykład kolejowym osobę niewidzącą i osoba niewidząca zapytałaby was o której godzinie będzie pociąg, nie wiem, do Radomia na przykład. No to nie jest tak, że wy od razu taką osobę niewidzącą porzucacie, chociaż macie za zadanie i chcecie pomóc sprawdzić ten rozkład, to nie jest tak, że odchodzicie sobie nie mówiąc, tylko powiedzcie, że to proszę poczekać, za chwilę wrócę, sprawdzę w rozkładzie, tak? Nie musicie na przykład z osobą niewidzącą iść razem do rozkładu i go sprawdzać. Możecie powiedzieć, żeby chwilę poczekała, za chwilę wrócicie, przekażecie te informacje, tak? To jest dosyć ważne. I kolejny punkt jeszcze, bo to już ostatni, prawda? Przy rozliczaniu się poczekaj, przekazuj banknoty i bilon jeden po drugim, licząc je. I tutaj to jest tak naprawdę podany, tutaj został przykład pieniędzy, ale generalnie to się odwołuje tak naprawdę do wszystkiego. Jeśli mielibyście coś podawać osobie niewidzącej, na przykład jakąś rzecz, jakąś, nie wiem, może będziecie coś robić, jakąś książeczkę, czy numer do szatni, czy właśnie jakieś takie rzeczy, no nie wiem, nawet jakąś lotkę, to dajcie ją po prostu dla osoby niewidzącej do ręki. Ze względu na to, że jeśli położycie przed osobą niewidzącą taką rzecz, to ona może nie móc jej nawet zlokalizować. O nie wiem, postawicie, co mi się niestety zdarzyło tutaj już, bo nie wiedziałam o tym, bo szukałam innej rzeczy, ale postawicie przed osobą niewidzącą kubek z wodą. No i tam jest ten cały kubek z wodą. Osoba niewidząca szukając może tak szukać tego kubka, że po prostu potrąci go i za chwilę się okaże, że jest zalany cały stół, tak? No i żeby takich sytuacji uniknąć, no to warto jest dla osoby niewidzącej po prostu w taki sposób dostarczyć tą rzecz, żeby ona mogła na przykład chwycić taki kubek, napić się i ona sobie później go odstawi w takie miejsce, w którym będzie wiedziała, gdzie już ją stoi. Ale jeśli postawicie ten kubek w taki sposób, jak wy uważacie, no to niestety, ale może dojść do tego, że zostanie wylany. Tutaj w tej ulotce jest informacja o tym, żeby przekazywać bilon jeden po drugim, tak samo banknoty. Owszem, to jest też dobry sposób. Możecie też zrobić tak, że dajecie banknoty, nie wiem, jeśli pomagacie zrobić zakupy i te banknoty albo wydajecie, będziecie pracować w jakiejś instytucji kultury, wydajecie resztę za bilet. Możecie też dać na przykład banknoty razem i powiedzieć, że tam ma pan, nie wiem, 50 zł i 20 zł. A poddać też bilon i powiedzieć, że tutaj jest 5, nie wiem, 84, tak? 5 zł 84 groszy. Osoba niewidząca, nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyliście na to, ale bilon ma na swoich krawędziach różnego typu wzorki. Widzieliście to, czy nie? Zobaczcie, że 5 zł jest całe takie jakby nacięte, tak? 2 zł jest całe takie jakby zeszlifowane, a złotówka jest na przemian, wyszlifowana i jest taka nacięta, prawda? I tutaj tak samo jest dla 50 groszy, 20 groszy i 10 groszy. To znaczy 20 groszy chyba tam już nie ma zachowanej tej samej struktury, że jest całe zeszlifowane. Ale osoba niewidząca może sprawdzić to. Zresztą osoby niewidzące korzystają też, przynajmniej do banknotów, korzystają z takich aplikacji, które mogą im to sprawdzić.
Ale tak na chłopski rozum, możecie wziąć 20 zł i 10 zł banknot, to zobaczcie, że 20 zł jest większy niż 10 zł, tak? I na zasadzie porównawczej, jak dostałem informację, że mam 30 zł, to mogę wziąć dwa banknoty, czyli któryś musi być 20, któryś musi być 10, tak? I w taki sposób możecie tej osobie niewidzącej dać całość, możecie też odliczać do pełnych, czyli dać powiedzmy 5,84 i powiedzieć, że tutaj jest 5,84. Nie wiem, dać na przykład drobne, te najdrobniejsze miedziane pieniążki, grosiki takie, dać całości i powiedzieć, tu jest proszę, załóżmy 34 grosze, tutaj proszę daję 50 groszy, tutaj daję 5 zł, tak, i już mamy 5,84. Więc tutaj wszystko oczywiście będzie zależało od osoby niewidzącej, może ktoś będzie chciał sprawdzić to, ale nigdy pamiętajcie, nie dawajcie razem banknotu, razem z bilonem. Bo to dochodzi do tego, że osoba niewidząca i tak musi, zresztą nie wiem jak wy, ale ja lubię pieniądze, takie drobne pieniądze wrzucić sobie do kieszeni, a jakieś pieniądze, banknoty włożyć do portfela. Wtedy daje mi to taki porządek, że tu mam takie, nawet jeśli zostanę okradziony, no to może ktoś się zadowoli tylko tymi drobnymi, które mam w kieszeni, tak, tymi monetami. I one są dużo częściej potrzebne na szybko, żeby je wyjąć, żeby coś zrobić, żeby szybko zapłacić, a nie gdzieś wyjmować jeszcze portfel, w którym mogę mieć jakieś inne rzeczy, jak typu karty, czy nie wiem, dowód osobisty, który trzymam gdzieś. Widzicie, chciałem wam więcej przekazać, ale no niestety nie pozwalają mi. No niestety, to proszę wszystkie reklamacje tutaj do pani, która powiedziała, że już muszę kończyć. Dobrze, to ja dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o to, czy osoba niewidoma ma poruszać się z laską czy z przewodnikiem, wybiera sama, tak? Oczywiście musi się dobrze orientować w przestrzeni, bo najpierw zdaje taki kurs orientacji przestrzennej, czy potrafi w ogóle chodzić z laską. Jeśli potrafi, to wtedy może dostać psa. Jeśli nie zda tego kursu z orientacji przestrzennej, to psa nie dostanie, tak? A jeśli też zda ten egzamin, bo później zdaje egzamin pies i osoba niewidoma, to one mogą podjąć już pracę i chodzić razem. Tak wtedy zaczynają docierać się powoli i tak około roku trwa prawie, jak już całkowicie dobrze się znają i chodzą razem. Kto przeprowadza takie kursy? Jak to w ogóle wygląda? Mhm. Kto to kwalifikuje? Do takich egzaminów? Osoby niewidome zgłaszają się do fundacji, bo są dwie fundacje. Jest trzy. Trzy organizacje. Jedna jest w Poznaniu, jedna w Pile, jedna w Warszawie. W Warszawie jest między innymi Fundacja Wismajor i Fundacja Pies Przewodnik. To takie siostrzane, bo to jest jak gdyby jedna organizacja, tylko na dwie podzielona. I szkolone są przede wszystkim labradory, tak? W Pile jedynie są szkolone jeszcze dodatkowo psy. Lub taki właśnie, jak ja tryb przeszłam, bo ja wcześniej miałam psa jeszcze z ośrodka z Mławy, który istniał, a teraz też szkoliłam, wynajmowałam tresera sama i już przechodził fokus szkolenie samodzielnie. Ono trwa tak koło roku. Pies jest najpierw socjalizowany od małego, zapoznaje się z różnymi bodźcami, tak, w różnych miejscach przebywa, uczy się jeździć autobusami, pociągami, wskazywać różne miejsca, bankomat, ławkę, krzesło, klamkę, drzwi, zielone światło jako przycisk, tak, pokazuje na przykład przycisk przy świetle, czy też pasy na przejściu i w taki sposób uczy się pokazywać różne elementy i wtedy jak już jest gotowy, to jest przekazywane osobie niewidomej razem podczas takiego kursu, który trwa różnie, tak? Do 2 tygodni to minimum, on jest przekazywany. Okej, to teraz byśmy przeszli już może do samej techniki audiodeskrypcji. Zrobiliśmy wstęp na początku, teraz powiem, gdzie jest stosowana, bo przede wszystkim audiodeskrypcja jest stosowana w sztukach plastycznych, scenicznych, filmowych, także do widowisk sportowych, czy też na żywo do jakichkolwiek festiwali, tak? Na przykład coś się, jakieś widowisko odbywa, wtedy jest audiodeskrypcja. Pewnie słyszeliście, bo w Warszawie też już dosyć często audiodeskrypcja jest stosowana i w teatrach, i w kinach, i do wystaw bywa również w Muzeum Narodowym, w Muzeum Powstania Warszawskiego,
nie, Muzeum Żydów Polskich w Wilanowie, taka audiodeskrypcja jest. Są również oprowadzenia na żywo z audiodeskrypcją, także osoba niewidoma otrzymuje taki odbiornik ze słuchawką i może po muzeum przechodzić i słyszeć, co jej się odtwarza, tak w zależności od zastosowanego systemu. W kinie natomiast audiodeskrypcja jest przekazywana przez słuchawkę. Rzadko bywają to pokazy specjalne, gdzie wszyscy to słyszą, bo tak by było ciężko oglądać osobom widzącym film, gdyby im każdy mówił, co on jeszcze widzi. Tak? Dlatego są specjalne słuchawki, osoba niewidoma zakłada taką słuchawkę na jedno ucho i wtedy ta audiodeskrypcja dociera do niej, nikt więcej nie słyszy oprócz tej osoby, która tą słuchawkę posiada. W teatrze jest podobnie, są zestawy słuchawkowe i jest ktoś, kto czyta na żywo teraz audiodeskrypcję, bo o ile w filmie można ją nagrać, bo film zawsze jest taki sam, w teatrze trochę wygląda to inaczej, bo wiadomo, że scena jest żywa, wszystko się na scenie może stać, zdarzyć, aktorzy mogą zmienić trochę scenę, mogą ją inaczej odegrać i wtedy audiodeskrypcja nie może być sztucznie puszczona, tak? Ona musi być dostosowana do tego, co się dzieje, bo audiodeskrypcja zawsze opisuje to, co widać. W wydarzeniach sportowych, tak jak zwykle widzicie, co się dzieje na przykład na boisku, kto jest przy piłce, gdzie ta piłka jest i nie zawsze w relacji na przykład komentator to mówi, tak? Czasami komentatorzy mówią o tym, o życiu danego piłkarza, o jego historii, a w tym momencie dalej coś się dzieje na boisku. W audiodeskrypcji to się nie zdarza, bo w audiodeskrypcji zawsze mówi się o tym, gdzie się znajduje piłka i kto tej przy piłce jest, jakie są podania, kto je tworzy, tak? Żeby osoba niewidoma miała pojęcie tego, co się dzieje na boisku. W zależności nawet, czy to jest koszykówka, piłka nożna, tak? Bo do różnych dyscyplin sportowych ta audiodeskrypcja bywa tworzona. W filmie audiodeskrypcja najpierw jest opisywana, tak? Jest tworzony tak zwany skrypt, to jest taka tekstowa forma audiodeskrypcji, chociaż ogólnie, jak już wiecie, audiodeskrypcja na koniec jest w formie dźwiękowej, tak? Będzie nagrywana. Natomiast na początku jest pisana, czyli ktoś ogląda film, jest to taka pierwsza zasada audiodeskrypcji, obserwacja, czyli najpierw musimy poznać dzieło, które opisujemy, następnie je dobrze obejrzeć, zobaczyć, czy wszystko w nim rozumiemy, poznać autora, co ten autor chciał przekazać w tym dziele, a dopiero później dokonać tego, co jest istotne wybrać, tak? Dokonać tak zwanej drugiej zasady selekcji. To jest zwykle najtrudniejsze, bo jak macie na przykład film i macie 3 sekundy, czy też 2 sekundy na wstawienie opisu, to zauważcie, że możecie użyć tylko 3 słowa, tak? W tym opisie, a już trzeba przekazać pewną informację, dlatego tutaj często unika się takich słów jak unosi się w górę, tak? Bo słowo unosi się jest już podany kierunek, prawda? Że jest ta góra. Czy też spada? Potrzebne jest słowo w dół? Nie. Prawda? Bo wiemy gdzie. Jest podany kierunek. Dlatego takie słowa się ucina. Podaje się tylko takie konkrety, żeby jak najbardziej wyciągnąć tylko samą esencję, tak? Tego, co jest najważniejsze. Na przykład gdyby aktor, jakiś drugiemu aktorowi, którzy rozmawiają o dziewczynce i jeden pyta drugiego, jaka dziewczynka, a drugi mówi, taka dziewczynka i coś pokazuje. Zauważcie, nic nie widać, prawda? Jeśli mówi taka dziewczynka, ale on pokazuje. Więc wtedy w audiodeskrypcji musi się znaleźć taki opis, który pokaże, tak? Jaka dziewczynka? On po prostu pokaże tak. Wtedy w audiodeskrypcji znajdzie się dłoń na wysokości pasa, tak? I my będziemy już wiedzieć, jako osoby niewidome, co on pokazał, tak? Jaka dziewczynka? Czyli, że mała, po prostu mała. On chciał powiedzieć, że jest mała, ale on po prostu pokazał, taka dziewczynka. I w tym momencie takie elementy się wyłapuje, co jest nieczytelne. Zwykle na przykład jak tworzy się audiodeskrypcję do filmu, to ogląda się sam film dźwiękowo. Można odwrócić sobie się od ekranu, obejrzeć film na zasadzie samego dźwięku, tylko po to, by wyłapać, co jest nieczytelne, tak? Bo niektóre dźwięki, jak wiecie, na przykład dzwoni telefon, standardowy dźwięk telefonów jest przeważnie taki sam w różnych modelach i tutaj tego nie potrzeba, tak, że telefon dzwoni. Ważniejsze by było na przykład, skąd ten telefon ktoś wyjmuje, czy wyjmuje na przykład z kieszeni, wyjmuje telefon komórkowy, albo podnosi słuchawkę, tak? Wtedy już wiemy, że to jest w starym filmie, na przykład bywały telefony takie stacjonarne, ze słuchawką na kablu i tutaj jakbyście tak opisali, to też by było wiadomo, jaki to telefon dzwoni.
Tak samo z innymi dźwiękami, tak? Jeśli mamy filmy science fiction, to wiadomo, że tam się znajdą dźwięki, które są nieczytelne. Wtedy na przykład będziecie musieli opisać, że Gwiezdne Wrota się otwierają, tak? A jest na przykład tylko pokazany jakiś dźwięk podobny do otwierania się puszki od Coca-Coli, tak? Że w ten sposób to może przypominać, ale zupełnie czymś innym jest. Ja za chwilę będę chciała też Wam pokazać przykłady audiodeskrypcji, ale jeszcze najpierw powiem o wszystkich zasadach i wszystkich różnicach, które występują właśnie w sztukach filmowych, plastycznych czy też teatralnych. Czyli do filmu tworzymy najpierw skrypt. W tym skrypcie, żeby każda ta audiodeskrypcja była w odpowiednim miejscu wstawiona, tworzy się też taką czasówkę, tak zwany timecode, czyli wybiera się te pauzy między dialogami, bo audiodeskrypcja nie może wchodzić pauzy na dialogi, nie może zagadywać tego, co mówi aktor. Często osoba niewidoma definiuje tego bohatera po samym głosie, tak? Bo każdy z nas ma inny głos, tak? Pewnie też jak się słyszycie, gdzieś ktoś woła z tyłu, to wiecie, kto woła, jak znacie tą osobę, bo ona już ma charakterystyczny głos. Tak samo osoba niewidoma, oglądając film, ona już się zapoznaje z tym głosem bohatera i też już potrafi tą osobę identyfikować. Dodatkowo identyfikuje emocje w tym głosie, tak? Bo zauważcie, inaczej będzie mówiła osoba, która jest smutna, a inaczej będzie mówiła osoba, która jest wesoła. Słyszycie to w własnych głosach albo w głosach znajomych? Prawda? Że to nie trzeba mówić, że ktoś jest wesoły czy smutny, bo często to słychać. Rzadko osoby widzące zwracają na to uwagę, na to zwracają osoby bardzo niewidome, z tego względu, że osoba, która jeszcze dysponuje wzrokiem, przede wszystkim odbiera bodźce wzrokowe, tak? Najwięcej informacji jednak przynosi wzrok. Jeśli ktoś się uśmiecha, a mówi smutnym głosem, to powstaje taki dysonans, tak? Osoba niewidoma usłyszy tylko ten smutek w głosie, a nie zobaczy, albo odwrotnie, zobaczy tylko radość w głosie albo smutek w głosie, a nie zobaczy tego, co jest na twarzy. Wy jesteście w tej komfortowej sytuacji, chociaż może was to zmylić, właśnie ta twarz, że bardziej uwierzycie twarzy niż temu, co się dzieje w głosie, tak? Bo czasami ktoś mówi, jest takie powiedzenie, dobry wyraz twarzy do złej gry, tak to? Dobra mina do złej gry, tak? Do złej gry? I zauważcie, że to tak może być, tak? Że tylko twarzy się przyjrzycie, nie usłyszycie tonu głosu. I tak właśnie można zauważyć, że osoba widząca częściej popatrzy niż posłucha. Dlatego na przykład w audiodeskrypcji jest trochę odwrotnie, tak? Trzeba popatrzeć, czego nie widać przez głos, tak? A co możecie dodać do tego? W samym teatrze jest troszeczkę, tak jak powiedziałam, inaczej, bo jest na żywo, ale skrypt też troszeczkę inaczej wygląda. Wcześniej na przykład powstają nagrania teatralne i ta osoba, która tworzy, ogląda takie nagranie teatralne, tworzy skrypt, tam nie wpisuje już czasówek, ale zaznacza sobie na przykład akty, że po 10 minutach wstawia sobie, że to jest już minęło 10 minut, żeby łatwo się w tym odnaleźć, bo czyta się przeważnie na żywo, tak? Musi śledzić i zarówno to, co dzieje się na scenie i to, co jest w tekście, dlatego tak musi łatwo skakać, musi dobrze ten skrypt znać. I wpisuje się takie znaczniki, na przykład aktami, tak? I wtedy, kiedy coś się zmienia na scenie, ona musi bezpośrednio reagować. Ale skrypt też jest stworzony właśnie w postaci filmu. Później na próbach są odczyty tak zwane próbne, czy wszystko dobrze się zgadza, synchronizuje, a już na próbie generalnej odczyt jest na żywo, osoby też słyszą przez słuchawki, a osoba, która to odczytuje, zwykle ma takie miejsce, żeby mogła widzieć scenę lub dobrze scena była przedstawiona na ekranie, tak? Tam, gdzie będzie siedziała. W sztukach plastycznych tutaj mamy już, myślę, trochę podobnie jak pewnie mieliście na języku polskim, czy też na wiedzy o kulturze, jak opisywanie obrazów, tak? Tylko o ile na przykład ktoś, kto opisuje obraz Monalizy, może użyć sformułowania kobieta ma wystudiowane rysy twarzy, tak? Owszem, to dla nas coś mówi, że one są pewnie precyzyjne, ale my nie zobaczymy tej twarzy, jeśli nam nikt nie opisze ani oczu, kształtu, na przykład, że migdałowe oczy, tak? Albo niebieskie, kolor poda nam tych oczu, czy usta są pełne, czy są małe, tak? To wszystko nam jest istotne, żeby ten obraz powstał, bo jeśli na przykład mówię wam słowo pies, prawda? To każdemu z was na pierwszy na myśl przyjdzie,
O to chodzi. Chciałam właśnie usłyszeć, komu co przychodzi. Ale może przyjść jamnik, York, prawda? Maltańczyk, owczarek, labrador. Dużo tych ras jest. Każdy, do której rasy jest przywiązany, to sobie tą rasę pewnie najszybciej wyobrazi. A jak od razu powie ci na przykład Golden Retriever, tak? Jeśli ktoś tą rasę zna, to od razu będzie umiał sobie ją wyobrazić. Osoby niewidome szczególnie mają do czynienia właśnie z retrieverami, bo te psy są przede wszystkim szkolone na przewodniki, ale im bardziej precyzyjnego słowa użyjecie, tym będzie lepiej, bo osoba niewidoma od razu będzie mogła to zobaczyć, a nie będzie musiała się domyślać, co mieliście na myśli, tak? Im bardziej nieprecyzyjne słowo, tym gorzej sobie to wyobrazić. Jeśli to wyobrażenie ma powstać dosyć szybko, dlatego bardzo musicie zwracać uwagę na konkretne słowo, tak? Którego używacie. Bo jeśli ja powiem koło, to co widzicie? O właśnie, hula hop jest kołem? Okręgiem. Tak, jest okręgiem, prawda? Jest bardziej pierścieniem niż kołem, bo koło jest pełne. I teraz musicie właśnie na to popatrzeć, bo jeśli powiecie koło, to koło jest pełne. Jeśli powiecie koło samochodowe, okej, ono jest już inne. Jeśli powiecie hula hop, to jest pierścień, tak? To nie jest sam okrąg, to jest taka cienka linia. Więc jeśli dysponujecie słowami, a chcecie się dobrze skomunikować z osobą niewidomą, być zrozumieni, to wtedy musicie popatrzeć na tą precyzję słowa. Tutaj też było to w poruszaniu się, tak? Jeśli mówicie, gdzie ktoś ma iść, to ten język musi być bardzo precyzyjny, tak? Czy na przykład ma iść 20 metrów, to może być około, nigdy nie wiadomo, że to nie będzie dokładnie tyle, ale około, tak, żebyście byli w miarę precyzyjni. Nie ma też takiego odwzorowania obrazu, żeby było jeden do jednego, bo tak się nie da, tak? Tak jak macie tłumaczone książki, to również tłumacze starają się tłumaczyć jak najbliżej oryginału, ale wiadomo, że już samo tłumaczenie z języka na inny język, czy to będzie język na przykład z angielskiego na polski, czy właśnie język obrazu na język słowa, to już będzie uboższy troszeczkę, tak? Ale zawsze staramy się, żeby przenosić też tą warstwę artystyczną, tą wartość tego dzieła, żeby na przykład z komedii nie zrobić dramatu, a też tak można, tak? Bo gdybyście sobie wyobrazili, że ktoś, to jest już kolejna zasada, czyli mówiliśmy o języku, to była zasada trzecia, teraz na przykład zasada czwarta, czyli emisja głosu. Jakby ktoś nam głos do lektora, który czyta horrory, takim głosem przeczytał bajkę dla dzieci, to zauważcie, co by było, tak? Po prostu albo byłoby to śmieszne, albo dramatyczne, tak? Że tego w ogóle by się nie dało radę oglądać. Czasami takie filmy w internecie są, że są podkładane głosy do innych zupełnie sytuacji. To wychodzą wtedy takie komiczne, tak? Te sytuacje, bo głos zupełnie nie pasuje do obrazu. W audiodeskrypcji głos naprawdę musi pasować, tak? Żeby ta audiodeskrypcja nie była zbyt monotonna, bo często jak ktoś tylko opisuje obraz czynnościowo, czyli ktoś wstaje, idzie, śpi, uśmiecha się, to się robi takie nudne, tak? Nikt takiego filmu nie będzie chciał oglądać. Natomiast jeśli mamy komedię, to staramy się często używać tego języka, którym dysponują sami bohaterzy, tak? Oni często nam wyznaczają, jakim językiem mówią. Czy mówią, dajmy na to, językiem z XVIII wieku, czy też mówią językiem współczesnym, językiem młodzieżowym. Staramy się robić ten film, żeby on jak najbardziej był, pasował do tego, co rzeczywiście autor stworzył to dzieło. Na przykład w dziełach plastycznych nie mówimy słowami, że coś jest piękne, ładne, tylko staramy się pewnymi opisami wywołać to wrażenie, tak? Czy na przykład jakie efekty wizualne zostały zastosowane w tym dziele. Ja za chwilę będę pokazywać wam takie pewne rzeczy dźwiękowo, jak to wygląda. Może macie pytania teraz do tego, co powiedziałam już? Tak, ja mam pytanie, bo ja gdzieś w Polsce tego nie widziałam, ale gdzieś za granicą w muzeum widziałam właśnie takie w galerii malarskiej obrazy na płaszczyźnie. Czyli jest obraz na ścianie, na płaszczyźnie jest jakby wzorowanie tego, dedykowane osobom niewidomym właśnie. Wypukłe. I teraz tak, czy temu towarzyszy, ja tego nie sprawdzałam, czy temu towarzyszy jeszcze jakiś opis słowny na przykład? Zwykle audiodeskrypcja jest uzupełniona o tak zwaną tyflografikę. Tyflo wywodzi się słowo od osób niewidomych, grafika od grafiki, tak? Tyflo musi być koniecznie czymś wypukłym, żeby osoba niewidoma taką grafikę mogła zauważyć. Nie przenosi się jeden do jednego, bo dotyk nie jest tak precyzyjny, nie wyczuje wszystkiego,
dlatego jest najpierw przez grafika opracowywany pod kątem usunięcia takich bardzo dużych szczegółów, których dotyk nie wychwyci, tak? Jest usuwany i pozostają te elementy, które da się odczytać dotykiem. Takim właśnie tyflografiki towarzyszą dziełom i do nich też, do dzieł zarówno to są tworzone audiodeskrypcje. Najpiękniejsze, najlepsze rozwiązanie to jest, żeby jedno i drugie funkcjonowało razem, tak, z dziełem. Natomiast nie zawsze tak bywa. Czasami jest to tylko tyflografika, czasami tylko audiodeskrypcja. Ale dobrze by było, żeby one się wzajemnie uzupełniały, jak najbardziej. Mhm. A macie może jeszcze jakieś pytania, czy na razie wszystko jasne? Jeszcze też, jeżeli nie ktoś by tworzył książkę alfabetem Braille'a, to wtedy właśnie mogły być do niej wstawione takie wypukłe obrazki. Tak, tylko na pewno będzie to trudne, tak? Bo obrazek musiałby być dużo większy. Zwykle książka brajlowska zajmuje bardzo dużo miejsca, a w ogóle, żeby wydrukować coś jako ilustrację, to na pewno nie mniejszy format niż A4, A5, tak? To nie mogłaby być taka mała książeczka jak książeczki dla dzieci, musiała być na pewno dużo większa. No i oczywiście koszty są dużo większe wydruku, bo są też wydruki 3D, prawda, że możemy drukować przestrzennie. Są takie rzeczy podejmowane, tylko że to są naprawdę jeszcze na razie drogie rzeczy. Im będzie bardziej szedł rozwój technologiczny, to myślę, że to będzie tańsze, ale na razie tak to wygląda. Ale są takie maszyny chyba drukowane? Są. Są drukarki 3D i są też firmy, które się tym zajmują specjalnie do muzeów, na przykład Muzeum Śląskie, tutaj Muzeum w Wielonawie też posiada tyflografiki, możecie się przejść kiedyś zobaczyć. W samych dziełach jeszcze, na przykład ja bym teraz wam zaproponowała coś takiego, żebyście spróbowali, tak? Bo są, dajmy na to, budynki, które moglibyście opisać, tak? Z osobą idziecie sobie po ulicy i chcecie stanąć przed jakimś budynkiem, żeby opisać. Jak myślicie, od czego zacząć taki opis? Czy jest to budynek mieszkalny? Na przykład, prawda? Ale gdybyście na przykład stanęli przed taką architekturą bardzo znaną, tak, która zasłynęła czymś, jest taka znana. Dokładnie, nazwa, prawda? Nazwa, przede wszystkim nazwa, czy to jest pałac, czy to jest na przykład kościół, czy też kamienica, w zależności od tego, co to jest, gdybyście znali oczywiście, ale moglibyście też taką osobą umówić się, najpierw przygotować sobie jakąś taką trasę i się przejść, tak, nazywając pewne elementy. Wtedy dowiadujecie się na przykład, jak się nazywa, kto był architektem, tak, bo architekta też trzeba by było wtedy podać, jest taka etykieta jak gdyby stworzona wtedy, podaje się imię i nazwisko, rok powstania, co się uda zapamiętać, tak, jak się czegoś nie zapamiętacie, to trudno, ale gdyby się udało, to podajecie taką jakby etykietę, tak, tworzycie i teraz też podajecie wymiary. Nie zawsze one są, tak? Nie zawsze są dostępne. Czasami bardzo dużo zajmuje odnalezienie wymiarów, więc nawet jeśli podacie tylko wysokość, to już będzie coś, tak? Osoba niewidoma już będzie jakąś skalę porównawczą miała, przed jakim obiektem się znajduje. Bo zauważcie, że trzypiętrowa kamienica zupełnie inaczej będzie można ją czuć, niżeli na przykład gdybyście stanęli przed Pałacem Kultury, tak? Pałac Kultury jest ogromny, oczywiście rzuca też większy cień. Zawsze czuje się to, bo jest powietrze zblokowane, tak? Na przykład przy wieżowcu to się czuje jak człowiek, jak prawie mrówka, bo powietrze nigdzie go nie słychać, tak? Ono gdzieś dopiero w górze się bardzo wysoko otwiera, dlatego jest to powietrze zblokowane i tego powietrza nie czuć. Przed domem już popatrzy się tak, czuje się wyżej, że to powietrze już tam gdzieś wyżej jest słychać, tak? Że jest je czuć. Nawet może nie na twarzy, ale jak na przykład osoba niewidoma idzie i jeśli jest skoncentrowana, to potrafi niektóre przeszkody wyczuwać, tak? Jeśli ja mijam drzewa, małe słupy, takie cienkie słupy, to nie, tak? Ale mijam domy, mijam na przykład, podchodzę do samochodu albo do jakiegoś obiektu, który przede mną się znajduje, to ja to czuję, tak? Bo zauważcie, jest coś takiego jak echo. Ja mówię i ono się rozchodzi, mój głos się rozchodzi, do mnie wraca. Ja potrafię określić, że jestem w dużym pomieszczeniu albo w małym, tak? Myślę, że każdy z was, będąc w pokoju, nawet zamykając oczy, to tak czuje, jaka ta przestrzeń jest duża czy też mała. Jak wchodzicie nawet do ciemnego pomieszczenia i coś mówi ktoś, to potraficie wyczuć, czy jest to małe pomieszczenie, czy duże? Prawda?
ten dźwięk wraca i to wrażenie po prostu się czuje, tak nawet nieświadomie, ale się czuje. Okej, to mamy tą naszą etykietę i przechodzimy dalej. Co trzeba zrobić, żeby ten budynek nam powstał, żeby jego kształt pokazać? A po wysokości? Żeby przez... Kształt. A najlepiej by było, żeby pomyśleć o planie, tak? Czy na przykład tak jak ptak, z lotu ptaka. Czy to jest plan koła? Ten budynek powstał na planie koła czy krzyża? Tak jak na przykład kościoły często są budowane na planie krzyża łacińskiego, a kiedyś na przykład powstawały na planie koła, czy też kwadratu, czy też prostokątów, tak? Jakby się udało wam dotrzeć do takich informacji, to by było ta nasza audiodeskrypcja byłaby pełniejsza, tak? Osoba niewidoma, tak można powiedzieć, jak architekt trochę, jak budowniczy, zaczyna od fundamentów. Tak? Buduje fundamenty na pewnym planie i wznosi je ten budynek w górę dzięki waszym opisom. Jeśli na przykład mamy budynek na planie dwukondygnacyjny budynek na planie kwadratu. Widzicie to? Prawda? Zauważcie, widać już kondygnację, bo zwykle kondygnacje są takie same, chyba że kondygnacje będą niestandardowe. Możecie też powiedzieć około ile metrów, tak, ma budynek, jeśli będziecie wiedzieć, chociaż może łatwiej będzie właśnie w kondygnacjach, w piętrach. I teraz, jeśli już macie tą bryłę, to możecie zacząć opisywać od przodu, tak? Tylko fasady. Nie musicie całego budynku opisywać, bo to zajmie bardzo długo. A najlepiej, jakby te opisy były jednak zwięzłe, bo w muzeach osoba będzie się strasznie musiała wynudzić, wymęczyć, żeby wysłuchać 10-minutowego opisu, tak? Dlatego te opisy muszą być w miarę zwarte i krótkie. Dlatego tutaj tak zależy nam na tej precyzji słowa i na tych takich słowach, usuwaniu tych zbędnych słów typu znajduje się, widać, zobaczyć, można. To jest niepotrzebne, tak, w opisie. Opis musi być na tyle płynny i stworzony tak ciągle, żeby osoba nie miała takiego poczucia, że musi stać i wysłuchiwać zbędnych słów, a po prostu mogła przechodzić w miarę płynnie od dzieła do dzieła. Przykład opisu dzieła plastycznego, tak? No na przykład tutaj, nie wiem, czy filmu. To zaraz może do filmu przejdziemy, tylko dokończę. Gdybyście opisywali fasadę, to zwróćcie uwagę na przykład na kolor, tak? Najmniej jest osób niewidomych od urodzenia, najwięcej jest osób ociemniałych, czyli te osoby, które pamiętają kolor, albo osoby słabowidzące, tak? Którym możecie podpowiedzieć, jaki to kolor, bo mogą nie dostrzegać. Czyli mówicie, jaki kolor fasady, mówicie, czy to jest na przykład fasada podzielona kolumnami, czy też pilastrami. Jeśli będziecie używać takich słów z architektury, to dobrze by było, żebyście też zapoznali się, co to znaczy pilaster, tak? Żebyście nie mówili, że to jest pałac w stylu klasycyzującym, bo nie wiem, czy ktoś zrozumie, tak? Co to jest styl klasycyzujący, a jednak dowiedzieli się, co to znaczy, tak? Ten styl i na podstawie czego te cechy można wyczerpać, czy o czym to świadczy, tak? Co o tym mówi? Czy na przykład zastosowanie kolumn, czy na przykład tam są głowice korynckie, tylko jeśli już mówimy głowice korynckie, to też dobrze wiedzieć, co to znaczy w ogóle głowice korynckie, tak? Że to są głowice w kształcie liści, tak? Akantu, które tak się układają w koszach, chociaż mogą być w różny sposób modyfikowane, ale tylko korynckie są przede wszystkim z liśćmi akantu, tak? W kształcie takiego kosza. I dzięki temu i rozwijacie swój słownik, tak? Ale też własną wiedzę, bo audiodeskrypcja naprawdę bardzo rozwija. Polecam wam nawet tworzenie audiodeskrypcji dla własnych rówieśników, tak? Na przykład współpracę ze szkołą, której możecie pomóc tworzyć audiodeskrypcję. Ja teraz wam pokażę, jak już właśnie stworzycie tą audiodeskrypcję do fasady, też okna na przykład. Jeśli okna są takie same wszędzie, to nie opisujcie każdego okna osobno, tylko możecie powiedzieć, że na przykład okna są sklepione łukiem, tak? Że na przykład od góry sklepione łukiem albo ostrym łukiem, że w oknach są szprosy. Wiecie, co to są szprosy? Tak, że okna są podzielone listewkami, tak? Jeśli będziecie tworzyć na przykład dla młodzieży, to też możecie to wytłumaczyć. Możecie sprawdzić w słowniku, co to znaczy i od razu wytłumaczyć. Na przykład, że pilaster to płaski filar wystający z lica ściany, tak? Takie pojęcia, które są trudne, starajcie się od razu tłumaczyć, dobrze? Jak będziecie się komunikować z osobami
niewidomymi całkowicie od urodzenia, czy też na przykład młodzieżą, czy osobami starszymi, to pamiętajcie, że wasz język powinien być bardziej wrażeniowy, tak? Czyli, że tak jak już wcześniej wspominałam, nie odnoście się do koloru, do światła, czy pani wie, co to jest niebieski, czy pani wie, co to jest zielony. Bardziej możecie powiedzieć, odnosić się nawet do natury, tak? Bo często takie uniwersalne skojarzenia są wykorzystywane po to, żeby coś wytłumaczyć. Na przykład jakbyście chcieli wytłumaczyć osobie niewidomej całkowicie błękit, to co byście mogli powiedzieć? Niebo. Słucham? Jak niebo. Na przykład jak niebo, prawda? A błękit jest lekki? Prawda? On się unosi do góry, zauważcie. Niebo jest w górze, prawda? Albo nawet niezapominajka. Zauważcie, jakie ona ma bardzo delikatne listki, prawda? Nawet gdybyście mieli gdzieś obok siebie niezapominajkę, możecie pokazać taki kwiatek. Na przykład jakbyście chcieli opisać kolor czarny? Prawda? Takie odczucia, które sami czujecie, bo czarny nie jest kolorem wesołym, nie rozwesela raczej, prawda? Chociaż bywa stosowany w różnych kontekstach i na pogrzebie, ale też na przykład kobieta może być w czarnej sukience na eleganckim przyjęciu, prawda? Może to być toga sędziego. Ale te konteksty już osoba niewidoma też będzie znała z własnego życia, czy też z książek, które czyta, bo często osoby niewidome czytają, bardzo dużo czytają książek. Okej, okay, to teraz zobaczmy może, jak wygląda audiodeskrypcja. Puśćmy fragment, ja poproszę najpierw, postaramy się puścić sam fragment dźwiękowy, dobrze? Ja specjalnie to zrobię po to, żebyście uruchomili własną wyobraźnię, bo tak zawsze... Słucham? Sklep z kwiatami? Tak, ale za chwilkę. I teraz tak, osoba niewidoma zawsze musi wyobrażać, prawda? Na podstawie dźwięku ja mogę wyobrażać sobie, jak wygląda dana osoba. Na przykład ktoś się odzywa, to ma już jakiś ton głosu. Ja swoją na przykład koleżankę ze studiów całkowicie zobaczyłam i ja mam ją wymalowaną w wyobraźni, chociaż nigdy jej nie widziałam, tak? Po samym tonie głosu, po samym sposobie funkcjonowania. Teraz ja bym chciała, żebyście zobaczyli, tak, wczuli się w rolę osoby niewidomej, jak osoba niewidoma odbiera film, tak? To będzie taki fragment krótki filmu, ale spróbujcie sobie wyobrazić, bo ja będę chciała zapytać was, co widzieliście na podstawie samego dźwięku, dobrze? Udało się komuś coś zobaczyć? Okej, okay, to muzyka. No śmiało. Super. Czerwona suknia. Jakieś przedstawienie na kołaczki. Jakiegoś po hiszpańskiego albo... Ale co widzieliście, jakie obrazy? Bo to, że słyszeliście muzykę hiszpańską, to wszyscy słyszeli. Taniec. Taniec, tak? Mhm. Papier, jakby coś, kwiaty, jakiś papier. Albo jakiś instrument. O, to było fajne. Możesz powtórzyć jeszcze raz? Że jakby ktoś jakieś kwiaty opakowywał w taki papier. Mhm, jesteś bardzo blisko. Okej, okay, a instrumenty? Gitary. Co one? Będę. Orkiestra. Jakaś orkiestra, super. A kto tą orkiestrę tworzy? Widzieliście może? Coś się udało zobaczyć? Ludzie, zespół. Mhm. Zespół kilku osób. Mhm. Właśnie chodzi mi, żebyście mieli taką wrażliwość na to, że jak tylko się słyszy, prawda, to często może być coś bardzo mylnego. Żebyście wiedzieli na przykład, że czasami warto chociażby zwrócić na to uwagę, popatrzeć z innej perspektywy, bo wzrok często mówi dużo, bardzo dużo. A słuchem czasami można niestety się zawieść, tak? Że słuch nie zawsze nam wszystko powie. Okej, jeszcze bym wam zaproponowała taki przykład, bo jak na przykład tworzymy audiodeskrypcję, nie wiem, czy w ogóle będziecie tworzyć audiodeskrypcję, może kiedyś się wam uda mieć takie zajęcia właśnie, żeby stworzyć audiodeskrypcję. Starajcie się też popatrzeć na to, jak można tak pewne rzeczy opisać, tak? Bo jeśli mamy obraz, w którym... znacie taki film Seks Misja?
Nie. Starsza widownia zna, młodsza widownia nie zna. Są pewne elementy, które wykorzystujemy, na przykład jak jest coś takiego jak jazda kamery, nie? Że macie ruch kamery, że kamera jedzie, prawda? Na przykład macie motocykl, który cały czas jak gdyby widzicie go z boku, tak? Że jakbyście byli tuż obok niego, ale on jedzie, prawda? I to jest możliwe dzięki jeździe kamery. Tak samo na przykład kamera może się poruszać wzdłuż ciała, tak? Na przykład jeśli ktoś stoi, to może pokazywać najpierw górę ciała, przejeżdżać, dopiero pokazać brzuch i na koniec na przykład pokazać nogi, tak? A mamy jeszcze po środku dźwięk, tylko pokazana jest twarz staruszki, która się śmieje, tak? Bo w seksmisji polega na tym, że w ogóle nie było mężczyzn, tak? Mężczyźni zginęli, zostały same kobiety. No i nagle wykopali takich dwóch, tak? Takie zabytki archiwalne. No i zastanawiały się, panie, do czego ci panowie do czego oni służyli, tak? No i tak kobieta, która wykopała ich, pokazuje takiej starej babci i pyta się ją, do czego oni służyli, tak? I w tym momencie jest na ekranie pokazana właśnie taka jazda kamery, gdzie są mężczyźni pod prysznicem, no i woda spływa po torsach, brzuchach. Jest pokazana twarz śmiejącej się staruszki i nogach mężczyzn, tak? Taki zabieg jest zrobiony. Ja wam to powiedziałam słownie, a to wszystko jest zrobione tylko wizualnie. I zobaczcie, dzięki temu, że ja wam mówię, wy możecie sobie to wyobrażać, tak? Że woda spływa, jest ruch wody, tak? Woda zawsze płynie w dół, prawda? Jak płynie z góry, to płynie w dół, prawda? I teraz jak macie pokazane torsy, czyli klatkę piersiową, później brzuch, później twarz staruszki, ona się śmieje, a woda dalej płynie, prawda? Mimo, że nie widzimy już wody, ale wiemy w domyśle i tak samo właśnie reżyser pokazał, że w domyśle ta woda dalej popłynęła i dlatego staruszka się śmiała, bo to widziała, tak, gdzie ta woda popłynęła. I na nogach mężczyzn ląduje. I tam jest taka ostatnia scena, też jak czytają na przykład aktorzy i czytają lektorzy, to często mają problem z czytaniem audiodeskrypcji, że nie potrafią się wczuć w obraz, tak? Bo tak jak już wspominałam, że to może być komedia, to może być horror i horroru nie przeczytamy głosem takim lekkim, miłym, ciepłym, a bardziej będziemy starać się czytać głosem jakim? Poważnym. Poważnym, niskim, tak? Basowym, tak? Bo bas wbija w fotel albo w ziemię, tak? Znacie taką muzykę, która potrafi takie, ma takie mocne uderzenia, takie basy? Tak. Na przykład, prawda? I takie wrażenia są, że gdzie jesteście wtedy w wyobraźni, co czujecie? Umieścilibyście się wysoko czy nisko? Jak czujecie bas? W taki właśnie niski, taki mocne uderzenie, tak? Nisko, nie? Za chwilę wam pokażę, będę chciała wam pokazać taki fragment, który stworzyliśmy, bo jest coś takiego jak perspektywa malarska. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o perspektywie malarskiej? Na plastyce, tak? Omawialiście? Mieliście taki rodzaj perspektywy zbieżnej? A pamiętacie, czym się charakteryzuje? Tak. A czym? Że sprowadza się do innego punktu. Super. I ten punkt w oddali jest jaki? Pamiętacie, jak patrzycie na obraz daleko, to a obraz z bliska jest jaki? Coś, co widać daleko, jest mniej? Mniejsze i mniej widoczne, tak? Ale świetnie, właśnie mniejsze. I myśmy to przełożyli na dźwięk, tak? Użyliśmy takie dźwięki uniwersalne, żeby pokazać perspektywę dla dzieci niewidomych, w ogóle dla osób niewidomych, bo i osoby starsze, które nigdy nie widziały, nie rozumiały perspektywy, też dzięki temu dźwiękowi zrozumiały, na czym to polega, tak? Co to w ogóle znaczy. Ja bym teraz poprosiła, jakbyś mogła, Edyto, puścić perspektywę, dobrze? Tak. Pierwszą linearną cechuje zmniejszenie przedmiotu w miarę oddalania od widza. Wszystkie linie od oka do przedmiotu biegają się ku horyzontowi. Wśród rodzajów perspektywy linearnej
są także żabia i ptasia. Żabia, gdzie punkt widzenia jest w dole. Oraz ptasia, której punkt widzenia jest w górze. Okej, możemy wyłączyć. Czuliście to trochę, czy nie? Tutaj gdyby jeszcze były lepsze głośniki, tak? Bo to w stereo głośnikach, jak macie głośnik lewy i prawy i ten dźwięk się od was oddala, rzeczywiście słyszycie, że on gdzieś tam daleko jest ciszej, tak? Robi się ciszej. To, co robi się dla was wizualnie mniejsze, dla osoby niewidomej, robi się cichsze, tak? Na tej zasadzie można zrozumieć właśnie perspektywę, chociażby właśnie zbieżną. Jakby jest taka perspektywa powietrzna, znacie ją? A wiecie, jakby można by było ją pokazać dźwiękowo? Macie pomysł? A słyszeliście kiedyś takie radio stare, które ma taką gałkę i się przekręca tą gałką? I na przykład jak jest bardzo ładny dźwięk, a jak przekręcicie, to co się robi? Rozmywa się i robi się szum, tak? A zobaczcie, co jest w perspektywie powietrznej. Ten obraz z przodu jest wyraźny, a z tyłu robi się taki rozmyty, tak? Taki właśnie jak te dźwięki takie rozmyte, tak? Taki szum powietrza się robi, tak? Pamiętacie? Tak. Mhm. W tej ptasiej, gdzie mieliśmy ten punkt widzenia? Wysoko. Wysoko. I jaki był dźwięk? Wysoki. Wysoki, tak? Nawet samo słowo, wysoki dźwięk. Byliśmy w górze. I zobaczcie, że dzięki temu, że przechodzicie na komunikowanie się ze mną w sposób dźwiękowy, że mówicie mi o wizualnych rzeczach, ale za pomocą dźwięków, ja mogę was zrozumieć, tak? Ktoś, kto nigdy nie widział, ja widziałam, więc mogę zrozumieć też, czym jest niebieski i czerwony. Ale gdybyście na przykład rozmawiali z kimś, kto nigdy nie widział, to pamiętajcie o tym, że zawsze możecie się odnieść do czegoś, co jest w rzeczywistości, tak? Jak mówiliśmy o błękicie, że jest niebo, tak tutaj możecie się też odnieść do dźwięków, tak, że możecie porównać do basu, do niskich dźwięków, do wysokich dźwięków, tak, do czegoś, co się słyszy w radio, że to jest takie, jak się rozmywa dźwięk w przestrzeni, tak, w radio słuchany. Zobaczcie, że wtedy to, co jest wizualne, staje się też dostępne bardziej dla osoby niewidomej, która takiego zjawiska nigdy w życiu nie zobaczy, tak, albo nie widziała. Prawda? Mhm. Teraz zobaczymy jeszcze ten fragment filmu. Ja będę starała się go wam pokazać, to jest właśnie fragment z Seksmisji. I tutaj też prosiłam, jak była odczytywana audiodeskrypcja panią lektor, bo zwykle korzystamy z głosu aktorów, którzy mają ten głos taki bardzo elastyczny. Bo jak wiecie, w teatrze oni muszą udawać, tak? Oni muszą grać pewne role dramatyczne, wesołe i ten głos mają taki elastyczny. Muszą mówić cicho, głośno, muszą krzyczeć, udawać okrzyk strachu, okrzyk radości, tak? Zobaczcie, że te okrzyki są zupełnie inne. Natomiast lektorzy, którzy czytają albo napisy, tak? Odczytują te, które są po angielsku, albo oni czytają po polsku, albo dokumentalne filmy. Jest pani Czubówna, tak, która taka znana jest z filmów przyrodniczych, albo lektorzy, którzy właśnie filmy dokumentalne czytają, oni mają ten głos taki linearny, tak, taki jednostajny. Czujecie to? Albo na przykład bywa też w internecie, może widzieliście, jak taką syntetyczną mowę ktoś podstawia do filmu i na przykład jest jakiś dialog, a tam jest taka synteza, taka elektroniczny głos taki. Wiecie, o co chodzi? Mhm, taki syntezator. Ja zaraz wam pokażę taki syntezator w ogóle, jak mówi, bo na przykład osoby niewidome też, jak korzystają z telefonów, to korzystają z takiej syntezy. Myślę, że... 17.03, poniedziałek, 8 maja, poniedziałek. Nie zrobię głośniej. Telefon, wiadomości, jedna godzina, temu. Mamuś, więcej informacji. Facebook. Dostępne czynności. Rozumiecie? 5. Regulacja. Czy za szybko? Mhm. Znaki, wyrazy, szybkość mówienia. 70%, 65%, 60%, 55%. A teraz? Ile było procent? 65, 50. Mhm, okej. Okay. 50%. Teraz? I tak mówi, tak? Na przykład, Facebook. Co powiedział? Dostępne czynności. Dokładnie. Safari. Teraz?
Dokładnie. I zobaczcie, że osoba niewidoma też może czytać z ekranu, tak? To jest tylko ekran dotykowy, a może się nim posługiwać, tak? Jeśli będziecie na przykład mogli cokolwiek pomóc jeszcze opisać dodatkowo, jak będzie ktoś chciał zobaczyć zdjęcie, a wy będziecie umieli opisać, tak, to zdjęcie, to też pamiętajcie, że jak będziecie opisać jakąś ilustrację, to starajcie się opisywać w taki sposób, żeby było jak najmniej porządkowania. Czyli przyjmijcie sobie, że odpisujecie na przykład to, co najważniejsze na ilustracji. Zaczynacie zawsze od tego. Nie od najmniej mało istotnych elementów, tylko od najważniejszych, tak? Czyli na przykład jeśli mamy portret, to kto będzie najważniejszy? Dokładnie, a dopiero później na końcu na przykład tło.